Dzień dobry, tu Wojciech Kwaśnicki z firmy Comest. Od 2003 roku sprężam koszty i uwalniam zyski firm produkcyjnych. Dziś odpowiem na pytanie, kiedy warto stosować falownik w sprężarce. Stosowanie falownika w sprężarce ma na celu płynną regulację jej wydajności. Dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości, czyli falownika, kompresor może regulować się od 20-30 do 100% swojej wydajności. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy mamy różne zużycia powietrza na produkcji. Czy to chodzi o zużycie chwilowe, czy w cyklu dziennym, na przykład na pierwszej, drugiej i trzeciej zmianie, czy w cyklu tygodniowym. Zakłady przemysłowe nie zawsze zużywają tyle samo powietrza i zastosowanie sprężarki z falownikiem może być tutaj bardzo pomocne. Co uzyskujemy, kiedy stosujemy sprężarkę z falownikiem? Przede wszystkim taką ilość powietrza, która w danym momencie jest potrzebna do działania zakładu, a tym samym zużywamy taką ilość energii na wyprodukowanie sprężonego powietrza, jaka w danej chwili jest odpowiednia do naszych potrzeb. Dodatkowo zastosowanie sprężarki śrubowej z falownikiem może przyczynić się do tego, że sprężarka ta będzie działała dłużej, będzie bardziej żywotna. Według nas zastosowanie sprężarki z falownikiem trzeba dokładnie przemyśleć, ponieważ jest ona droższa niż standardowe rozwiązanie i czas zwrotu inwestycji w takie urządzenie może być długi. Dlatego zapraszamy do skonsultowania decyzji o użyciu sprężarki z falownikiem jeszcze przed jej zakupem. Jeżeli chcecie o tym porozmawiać, macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Zapraszam również do obejrzenia innych naszych materiałów na kanale YouTube i na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia.